Muzeum Miasta Łodzi to szczególne miejsce, gdzie historię przemysłowej i wielokulturowej metropolii można poznawać z różnych perspektyw i na różnorodne sposoby. W roku 600-lecia nadania praw miejskich Łodzi chcieliśmy, aby właśnie tę różnorodność opowieści o jej przeszłości poznało jak najwięcej osób. Dlatego do przygotowanego na ten rok projektu edukacyjnego zaprosiliśmy łódzkich naukowców, artystów i samych łodzian, aby podzielili się swoją wiedzą, twórczością i wspomnieniami dotyczącymi naszego miasta. Główną bohaterką licznych spotkań, oprowadzań i warsztatów stała się właśnie ta wystawa zatytułowana Łódź w Europie, Europa w Łodzi, Ziemia obiecana wczoraj i dziś, na której dzieje naszego miasta zostały przedstawione poprzez najciekawsze eksponaty ze zbiorów muzeum. Natomiast dzięki współpracy z łódzkimi uczelniami oraz ich studentami udało się przygotować pomoce dydaktyczne i rozwiązania, dzięki którym naprawdę wszyscy nasi zwiedzający mogli poznać przeszłość miasta. Cześć, mam na imię Laura. Biorę udział w projekcie, który polega na współpracy mojej uczelni z Muzeum Miasta Łodzi. Jest to fajna okazja, żeby móc popracować również z ludźmi z uczelni poza uczelnią, bo w Akademickim Centrum Designu. Cieszę się, że mogę po prostu popatrzeć, jak to jest pracować w grupie, gdzie raczej na uczelni pracujemy samemu nad swoimi projektami, a tutaj mamy raczej taki grupowy kontakt, mamy burzę mózgów i ta praca polega raczej na pracy w jednej grupie, na współpracy, co też daje nam frajdę, ponieważ będzie to w życiu w Muzeum Miasta Łodzi. Dla mnie najważniejsze jest, jak przychodzę zawsze do muzeum, bardzo lubię poznawać nowe miejsca, jak na przykład nowe przestrzenie są otwierane, lub właśnie nowe ekspozycje, lub choćby jeden eksponat jest nowy dodawany, to mnie zawsze on bardzo ciekawi. Na tej wystawie akurat jest dość ciekawie, ponieważ są tutaj bardzo dużo jest takich tablic, na których możemy coś się dowiedzieć, a możemy też na przykład różne gry wykonywać dla osób, które by się na przykład nudziły w muzeum. Co jest mało prawdopodobne. Cześć, nazywam się Przemek Hajek. Warsztaty Dzielimy się Łodzią to współpraca Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych z Muzeum Miasta Łodzi, które odbywa się w Akademickim Centrum Designu. Jest to kooperatywa studentów i pedagogów, którzy w procesie kreacji mają stworzyć broszury edukacyjne dla dzieci w wieku 6-12 lat. Proces projektowy polega na tym, aby po przeanalizowaniu wystawy, wyłowieniu tych najważniejszych, najbardziej interesujących elementów ekspozycji, przełożyć je na język graficzny. Cieszymy się, że instytucje w Łodzi potrafią współpracować, że Muzeum Miasta, Akademia i Akademickie Centrum Designu potrafią stworzyć przestrzeń, dzięki której studenci mogą pracować i realizować swoje pomysły.